Dzisiaj zagrają tutaj 32 drużyny, czyli mamy 16 meczy. Rozpoczęliśmy o 10. Gramy na razie na trzech boiskach. Natomiast wielki finał rozegramy o godzinie 18 już na centralnym boisku i będzie to już taki mecz z wielką galą siatkarską. Rozgrywki rozpoczęły się rundą zasadniczą pod koniec września. Gramy w zasadzie od ostatniego tygodnia września. Graliśmy systemem każdy z każdym. W pierwszej lidze 12 zespołów, druga liga to były dwie grupy. Też każdy z każdym w tych dwóch grupach, a następnie rozgrywaliśmy play-off systemem 1-8, czyli pierwszy z ósmym, drugi z siódmym. No i dwie rundy play-off wyłoniły teraz te pary finałowe. Mamy zmianę, na którą już wszyscy długo czekali. Mamy nową drużynę w finale, jest to Artus Żory. Jest to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w naszej lidze. Drużyna, która rządziła kiedyś w tej lidze w pierwszych edycjach, ale teraz przemeblowała skład, odmłodziła go radykalnie i przeszła przez szczególnie sezon zasadniczy jak burza i doszła do tego finału, powodując, że finaliści, którzy spotykali się w poprzednich edycjach, czyli jedynka Jankowice i dwójka Świerklany, spotkali się już w półfinale, który wygrała dwójka Świerklany i właśnie dwójka zagra dzisiaj z Artusem. To jest rywalizacja, ale to jest również i organizacja. Ta nasza liga nie jest oparta o żaden MOSiR, czyli tutaj jakby drużyna musi się sama zorganizować. My jeździmy na mecze po całym województwie w zasadzie. Mamy drużyny z Katowic, z Gliwic, z Chałupek. W związku z tym wymagana jest taka naprawdę dyscyplina i poważna organizacja od wszystkich drużyn. I to też powoduje takie mocniejsze więzi, które istnieją w tych drużynach.